to przejdźmy w rozumowaniu na pierwszą wyżej. Skąd powstaje pagrom, jakie źródła pagra? Jak to jest korupcja, niekompetencja, dowolność myśliciel pisany. Jaka jest generalna przyczyna? Co na to najwyższy autorytet w Polsce? Episkopat. Bo z jednej strony Bogu świeczkę i ja Jeruzalemskiemu ogarnąć. Czy oni są obywatelami Polski, czy czynimy? Jeżeli księża w ostatnich 30 latach i więcej wychylali się, to ponad 100 zginęło. Ale ani jeden faryzeusz w fioletowej jarmułce nie dostał pomogi nawet. Tylko ślinią palec konwieje. I na dożynki jadą raz z Komorowskim jedni, a inni z Kaczyńskim, to Częstochowy. I ja rozumiem, że to jest strategia przez milczenie, przez umywanie rąk. Tak również Piłat robi. Tak również robił Piłat. A przecież chodzi o prawdę. A nie ślinienie się z miłością do każdego. Dziękuję. Brawo. Według mojej oceny i współpracy z różnymi organizacjami, także katolickimi, no, wynika, że episkopat jest podzielony. Ja mieszkam w Warszawie Lewobrzeżnej, ale jak są jakieś uroczystości narodowe, patriotyczne, to jeździmy do biskupa Hozera. Tak się odbywa to, w Warszawie. Więc ja myślę, że tak jest w bardzo wielu miejscach. W bardzo wielu. I tutaj musimy jakby no, przyjąć to do wiadomości. Ale są proboszczowie, którzy naprawdę są bardzo patriotyczni. Wczoraj byłam tam na Podkarpaciu i muszę powiedzieć, że tak pięknego patriotycznego kazania, jakie wygłosił asystent biskupa Michalika na naszym zgromadzeniu, no dawno już nie słyszałam. Także, więc... Ale to jest Podkarpacie, pani profesor. To jest Podkarpacie, a w Podkarpacie też jest podzielone. Ktoś też tam głosuje na Platformę, ktoś tam głosuje na posłów pani Kota, proszę panią. Na Podkarpacie też są takie środowiska. Więc no, trudno powiedzieć. My oczywiście nie jesteśmy tam w środku, nie wiemy. Być może powinniśmy więcej rozmawiać, być może powinny być także jakieś wspólne inicjatywy. Ja uczestniczę w tych inicjatywach, być może tak się składa, że uczestniczę w inicjatywach takich, które no, są bardziej powiązane z moim poglądem na to, jak urządzić państwo i jaki powinien być bieg spraw publicznych. Trudno mi powiedzieć, ale pan profesor ma rację. No, taki jest tutaj podział. My na ten podział nie mamy tutaj wpływu. Niestety nie mamy już Jana Pawła II. Jest w niebie, ale może się modli za nas i może, jak powiedział mi kiedyś jeden z biskupów, kiedy prosiłam, żeby nie wprowadzano otwartych funduszy emerytalnych. Od początku wiedziałam, jakie to jest zło i jakie ogromne szkody przyniosło. To jest właśnie między innymi przyczyna wypędzenia tego całego pokolenia 2,5 miliona młodych ludzi, bo straciliśmy na tym ponad 500 miliardów złotych. To są ogromne pieniądze. Dla kogoś, kto zarabia 1000, 2, nawet 5, to jest po prostu rzecz niewyobrażalna. I wtedy powiedział do mnie biskup, młody, zdolny biskup, dobrze wykształcony, powiedział, módl się do Ducha Świętego, niech ich oświeci. To ja mogę to powtórzyć po prostu. Módlmy się także do Ducha Świętego, żeby oświecił i żeby to po prostu zobaczyli, otworzyli oczy i zobaczyli, jak wygląda własny kraj. Dziękujemy bardzo. Kolejne pytanie. Ja w takiej kwestii odnośnie dyskietki dołączonej do Gazety Polskiej ostatniej na temat zbrodni smoleńskiej. My mamy wojnę propagandową. Pani się pyta, jak wygrywać. Trzeba wygrać wybory, żeby przede wszystkim wygrać najpierw propagandę, którą jesteśmy za skłamszeni.
Ja uważam, że w tej dyskietce brakuje jednego. Tam jest pokazana zbrodnia, natomiast według artykułu 6 karty Trybunału ONZ-u planowanie, przygotowanie oraz współudział w zmowie w celu dokonania takiej zbrodni, jak tutaj wynikła, to się kwalifikuje do postawienia przed Trybunałem w Hadze generała Benedyktowa, człowieka Putina, który zamordował polskiego prezydenta. Jak długo będziemy biadolili, a nie posuwamy się do konkretu? Proszę przekazać panu Macierewiczowi moje nazwisko Kaźmierczak, nawigator kapitan żeglugi wielkiej. Stawiam wniosek, żeby albo pan Szczółkowski, adwokat, przygotował pozew, żeby ludzie odpowiedzialni za zbrodnię ludobójstwa odpowiadali przed Trybunałem w Hadze. I ta sprawa również pomoże nam w kwestii propagandowej przynajmniej, bo tacy posłowie z Platformy, którzy się utożsamiają z tą zbrodnią, nie zdają sobie sprawy z tego, że po prostu są współudziałowcami zbrodni. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mogę powiedzieć tak. Ja nie wiem, jak tam było, ale ja chcę wiedzieć. I państwo nasze powinno dokładnie, śrubka po śrubce, kawałeczek po kawałeczku, wszystko to poskładać i wiedzieć. I to jest obowiązek państwa, żeby tak to zrobić. Dzisiaj oczywiście tego zrobić nie możemy. Ja jestem w tym komitecie naukowców, którzy zajmują się tym, co się wydarzyło w Smoleńsku. I muszę powiedzieć, że